Cześć, z tej strony wujek Timo. Zaczynamy gierkę. Jesteśmy takie małe piździecie tutaj. Więc... Jak widzimy, bardzo prosto z takiego extreme zoom do extreme close-up dojść. Więc jak na razie wszystko nam idzie bardzo dobrze. Jest pierwszy trader, Transport LED. Czyli on będzie transportować z jakiejś kopalni to do naszej planety. Może macie takie pytania jak, no dobrze, ale co się stanie, jak ulepszymy technologię? Czy cywilne statki też będą ulepszane? Tak jest. No dobrze. A jak zrobimy, czy te systemy, stare statki będą wykasowane przez cywilny sektor, jak już nie będą potrzebne? Absolutnie tak. Mamy Starfighter, czyli mamy... statki kosmiczne, które są myśliwce. To są zajebiste rzeczy. One bardzo pomagają. Przynajmniej na początku gry. Więc nasz... On tutaj zapierdala, jak widzimy. Jak damy tutaj, damy daleko i na przykład naciśniemy statek kosmiczny, chcemy zobaczyć, gdzie on jest, on będzie dawał pulsa. To jest mój budowniczy. On mówi, build gas station jest tutaj. Ok? Natomiast nasze rozpoznanie idzie tutaj. Dwa razy klikniemy, zbliżamy się od razu do niego. No a to jest Słońce. I widzimy Giant Red Star. Kurde, jak tam gra się podoba, na serio. Okej. Okay. Mamy pierwszy ten system. Przepraszam, pierwszy medyczny system mamy. Teraz będzie entertainment system, notabene, żeby ludzie byli bardziej zadowoleni. Klikamy na naszą planetę Terra. Tak naprawdę nie, my chcemy na naszym spaceporcie... Tak, musimy spaceport zmienić. Manually upgrade. To jest pod hubem, tutaj pod hub. Jest coś takiego, teraz mamy nową technologię, medyczne centrum. Co to daje? Zużywa troszeczkę energii, ale robi naszych ludzi bardzo lepiej zadowolonych. Im bardziej ludzie zadowoleni, tym większe taksy możemy im dać, tym większe podatki, plus im są bardziej zadowoleni, tym bardziej się rozmnażają, a im więcej ludzi, tym więcej podatków, żołnierzy i tak dalej. Więc dajemy ten medyczny centrum, save. I teraz, ponieważ mamy Show All Designs, pokazuje to, że to jest obsolete. Taka gwiazdka znaczy, że tego już nie będziemy budować. Będziemy budować Terra Spaceport Mark II. Okay? Druga iteracja. Więc zmieniliśmy to. Żeby tego nam nie zaśmiecało tutaj, możemy zrobić zamiast Show All Designs, Show Latest Designs. To jest ten pierwszy na początku. I wtedy tego, co jest obsolete, nie będziemy w ogóle patrzeć na to. Żeby nam się nie myliło. Okay. Zmieniliśmy ten design, no to klikamy na Terran Spaceport, tak? Prawa myszka, Retrofit, tu Terra Spaceport Mark II. I co teraz będzie? On automatycznie będzie robił sobie to medyczne centrum, żeby ta planeta była bardziej zadowolona. Mamy 10% ludzi nam rośnie, czyli jest fajnie. Może powiem trochę o pieniądzach, o cash flow. Jak widzimy, mamy 31 tysięcy, ale cash flow mamy negatywny, czyli odbiera nam pieniądze ciągle. Minus 5 tysięcy, ok? Więc nie jest tak dobrze. Ok, Exploration Ship doszedł tutaj. Niestety, to jest statek piracki, oni go przejęli. On mógłby być mój, jakbym ja doszedł pierwszy do niego. Kto pierwszy, ten lepszy. Więc ten statek niestety został przejęty przez piratów, chamy. Więc może dojdziemy tutaj. I ten statek mógłbym później skasować albo używać do wojny, albo go skasować i dostać ekstra technologię bumpa, bonus. Ale spoko. Ok, mamy Energy Collection. Energy Collection jest bardzo ważną technologią na początku, ponieważ zachowuje nam paliwo, bo bierzemy power ze Słońca. Okay? Więc wszystko, kurde, zmieniamy teraz.
I to będzie troszeczkę nudne. Może pokażę na początku, jak to zmienić. Może prywatne bazy pokażę. To jest pod E, Energy Collector. I co teraz jest ważne? Żeby Energy Collection było większe niż Static Energy. Co to jest Static Energy? Jak nie strzelamy bronią, on zużywa 17. A my mamy ze Słońca 24, więc on w ogóle nie będzie używał paliwa teraz. Save. Dalej, Mining Station. Jak widzimy, zrobiło się Mark 2. Mining Station to samo. Energy Collector. Boom. On ma Static Energy 20, Energy Collection 24, czyli jest dobrze. Boom. Zrobiło się Mark 2. Teraz pójdziemy na screen. Open Ships and Bases. Select item tutaj na górze. No to zrobimy Mining Stations. Mamy je mało. Ok, mamy roll, czyli tutaj robimy sorting przez role. Mamy jedno, dwie gazowe i jedno mining. Ok, no to gazowe. Robimy dwie. Robimy retrofit do gas mining station najnowszego. Ciach. Na tym my zarabiamy jeszcze, zobaczycie. Base mining station, retrofit do mining station. Jeszcze zarobiliśmy na tym, ponieważ my, rząd, dajemy im z naszych planet prywatnemu sektorowi resources, żeby oni użyli ich, żeby je budowali. No przynajmniej ja tak sobie tłumaczę. Ale dalej, skoro tak szybko poszło. State bases. Nasz spaceport ma 55 zużycia, więc to trzeba... On strasznie dużo zużywa, więc damy mu 3 energy collectors. Zachowujemy to. Laboratorium tak samo. On zużywa 85, więc on strasznie żre energię. Co też zachowamy. I żeby się nie pieprzyć, tutaj możemy kliknąć tutaj na Terran Spaceport. Prawa myszka, retrofit. Boom. Tu możemy kliknąć lewa myszka RD High Tech Research Center. To jest nasze laboratorium. Teraz prawa myszka, retrofit tutaj. I automatycznie to będzie robiło się teraz. Zajebiste, nie? Więc co teraz będzie? Czy my tutaj robimy... tak. Co teraz robimy? Aha, Space Construction, a później zaczniemy warpy. Więc jak coś się zdarzy, to dam video. Już zaczynamy rozumieć chyba, jak oglądacie, to zaczynacie rozumieć, o co w tej grze chodzi. Nasz ten scout tutaj... będzie sobie od planety do planety latał, na razie manualnie, żeby wszystko tutaj rozpoznać, wszystkie planety. I to było na tyle, więc na razie to jest taki początek gry. Jak coś się wydarzy, albo będę miał te Warp Bubble generatory, ten Warp Drive, no to wtedy włączę wideo. Do zobaczenia.